Najczęściej popełniane błędy przez cukrzyków. Mógłbym powiedzieć, że można tę grupę podzielić na cukrzyków typu pierwszego, drugiego z zaawansowaną cukrzycą oraz przede wszystkim na osoby, które dopiero dowiedziały się, że mają problem z wysokim poziomem glukozy i na tych osobach dzisiaj się skupię. Osoby, którym zdiagnozowano cukrzycę, popełniają jeden bardzo duży błąd. Po pierwsze, lekceważą całkowicie tą chorobę, bo na początku ta choroba nie boli. Biorąc pod uwagę, że wcześniej wystąpiła już insulinooporność, która mogła trwać latami, organizm został degenerowany w tym czasie przez wysokie poziomy hormonu, mogły się rozwinąć inne towarzyszące współistniejące jednostki chorobowe. Niemniej mamy cukrzycę i w tym momencie dostajemy tabletki, myślimy, że jest wszystko ok. I całkowicie to lekceważymy. W konsekwencji za kilka lat, kilkanaście będzie problem na pewno mocny ze wzrokiem, na pewno z nerkami, na pewno ze stopą cukrzycową, więc takich rzeczy nie wolno bagatelizować. Drugim błędem, które takie osoby popełniają, to przede wszystkim nie uczestniczą w samokontroli pomiarów glikemii, nie monitorują w ogóle, jak cukier zachowuje się podczas posiłków, podczas dnia, a uważam, że jest to bardzo ważne już na tym etapie. Dlaczego? Dlatego, że monitorując cukier, zwłaszcza po posiłku, jak on się zachowuje, jak spada czy rośnie, możemy wybierać pokarmy, które obniżają naturalnie poziom glukozy i w korelacji z lekami, które przepisuje się z pierwszego rzutu, czyli zazwyczaj jest to metformina, może to fajnie zadziałać, jeżeli chodzi o obniżanie poziomu glukozy, wycofywanie tej choroby. I trzeci największy błąd to nieumiejętność albo brak przekazanej wiedzy, czy w ogóle zorientowania się, jak ten cukier powinno się mierzyć. Powinno się go mierzyć przed posiłkiem, godzinę po, tam jest zazwyczaj najwyższy skok, oraz 2 godziny po. Zazwyczaj nie chcemy kuć palca, jest to dla nas trochę, że tak powiem, obciążające i zapominamy często, żeby 2 godziny czy godzinę po posiłku zmierzyć poziom glukozy, jednak to jest na wagę złota, aby zorientować się całkowicie, co tak naprawdę podnosi poziom glukozy. Mając takie dane, widząc, że na przykład po węglowodanach, po ziemniakach, po rozgotowanej marchewce będzie ten cukier mocno rósł i później spadał i będziemy wtedy mogli zapanować nad tym i zorientować się, czy faktycznie ten posiłek jest dla nas dobry. Na przykład możemy zorientować się, że tłuszcze obniżają poziom glukozy, czyli łącząc je z jakimiś węglowodanami, zwłaszcza o niskim indeksie glikemicznym, będą powodowały, że mamy mniejszy skok cukru i to są już dla nas cenne obserwacje. Możemy w tym momencie mówić o dobrej samokontroli tej choroby, co jest naprawdę bardzo ważne.